Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
chcecie detailingowy dziadzia, tak jak widzisz, waxadit. I tutaj jest taki uniwersalny dressing. Dużo go nie zużyłem, słuchaj. Pobawiłem się troszeczkę na tapicerkach, na gumach i słuchaj, nie moja bajka. Raz, że zapach, można go rozcieńczać, bardzo lubi wodę. Taki mega słodki, zapach przyjemny. Ale w ogóle to nie siedzi. Jak dałem go, kurczę, na plastiki, tłusto. Jakoś tak świecąco. Oczywiście jak go rozcieńczy, no jest ten macik, może bardziej taki matowy, ale nie. Słuchaj, i nie sprawia mi przyjemności praca tym produktem. Naprawdę, nie wiem dlaczego. W ogóle od początku mi nie siadł. Przepraszam osobie, która mi go podarowała, wybacz. Nie, na oponach z tyłu Volvo zjechał szybko. Z przodu coś tam się bronił. Ogólnie... nie wiem. Naprawdę i... długo go męczyłem, naprawdę długo i tak, co zacząłem aplikację, coś mi w nim nie siedziało. Ja ani to tłuste, ani to szybko schło, później tak szybko schło, nie mogłem go wyczuć. Tak, nie moja bajka, naprawdę nie moja bajka. I kurde, tak jak mam dressing do opon, ten złoty jest zajebisty i klasyczny też jest zajebisty, tak tu nie wiem. W ogóle gdzieś wyczytałem o tym produkcie, że na wszystko go można, na wszystko, włącznie na wykładzinę, żeby ci ładnie pachniało i zabezpieczało. Spróbowałem na wykładzinę. No rzeczywiście, odparowuje wszystko, ale czy tak cudownie? Nie. Bo jak zmiesza się z błotem, słuchaj, później tak, to woda jakby go rozcieńczała. I w żaden sposób. Naprawdę, niestety nie moja bajka. Osoby, które go używały, poproszę, może jakieś swoje pomysły. To może ponownie go ruszę, bo nie sprawia mi, nie mam przyjemności pracy tym produktem. Tak naprawdę właśnie uniwersalny do wszystkiego i mam wrażenie, że do niczego. Tak, nie wiem jak temat ukryć. Naprawdę nie potrafię. O, może tak. To jest raz, a dwa, ten zapach taki jest mega sztuczny. Taki kurde, udaje jakąś landrynę, ale nie do końca jestem landryną. Tak, taka chemia, no nie, po prostu nie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!